Hej, witamy w podcaście Pick Please. Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta. Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy Pick Please! Witamy w odcinku numer 11, Pick Please. Proszę Państwa, Łukasz Wojciechowski, stestowany pozytywnie na COVID z galopującym bólem głowy i ścigający się razem z nim, byle tylko nagrać ten odcinek w dobrej formie, a po drugiej stronie barykady Jakub Polewka, profesor doktor habilitowany z zakresu Southern Rocka i Prog Rocka. Dzień dobry, specu. Witam, witam słuchaczy, witam Ciebie, stary. Dzisiaj traktujemy o prog rocku, dzisiaj ty masz 100% dyspozycji, ja mam trochę mniej dyspozycji. Niemniej jednak może w tym stanie będzie mi łatwo mówić o tym gatunku, bo nie za w sumie wiele o nim wiem, ale dzięki znajomości z tobą po pierwsze zacząłem go odkrywać. Jakub Polewka did that, czyli jakoś mnie tak skierował na ten gatunek muzyczny, jakim jest rock progresywny. Genesisem cię przekupiłem. Znaczy to nawet nie było przekupstwo, to był strzał od pierwszego przesłuchania, można by powiedzieć. Trafiłeś w dychę z tym, jaki to jest rodzaj prog rocka, to znaczy ten, który uprawiają paki z Genesis. No dobrze, Łukasz, a to powiedz mi właśnie, czy twoje pierwsze zetknięcie z prog rockiem to było rzeczywiście te moje Genesis, czy słuchałeś wcześniej jakiegoś proga? To jest ciężko powiedzieć, czy ja wcześniej słuchałem proga, no bo patrząc na to, jak ja się muzycznie wychowałem i gdzie ten punkt styku nastąpił, uchodzę chyba za grupę słuchaczy, która w kierunku prog rocka została skierowana przez inny zespół, zespół późniejszy, to znaczy ja gdzieś tam słuchałem trochę Dream Theater i płyta Awake, to było coś, co mnie jakoś tam zafascynowało na samym początku, bo to był pierwszy krążek z gatunku w ogóle progresywnej muzyki. Czy to jest metal prog, czy rock prog, to już sobie to zostawmy. Natomiast w pewnym momencie złapałem gazetę, gdzieś tam w Empiku, padła mi w ręce i tam była recenzja jakiejś chyba innej płyty Dream Theater i ktoś tak króciuteńko skomentował: ha, 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 hi, 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 myślicie, że Dream Theater jest super? To sobie posłuchajcie Rush i będziecie mieć mind effa. Na zasadzie, że jeśli myślicie, że Dream Theater jest super, super oryginalne, to sprawdźcie chłopaków z Kanady, którzy się nazywali Rush. Grali w latach 70. i 80. No dobra. No i tak po pierwszym przesłuchaniu kilku kawałków zespołu Rush, aha, okej, okay, no dobra, to rozumiem, czuję inspirację. Więc pierwsze zetknięcie z progiem to była ta płyta Dream Theater i jednocześnie tam była taka płyta, która się nazywała chyba Metropolis, oni ją wydali tak na początku XXI wieku, była taka płyta koncepcyjna, tam było dużo solówek. Mnie w każdym razie w tym okresie bardzo podobały się kawałki skomplikowane, trudne, z dużym stopniem wirtuozerii czy na instrumentach, czyli takich no szybkich pasaży, szybkich solówek, bardzo zmyślnych, harmonii, ale zostałem w tym. Nie, w ogóle nie skierowałem się do rocka progresywnego, nie fascynowałem się tymi kapelami, jeszcze kochałem bardzo Tula, ale ja z kolei też nie wiedziałem, że oni bardzo mocno czerpali z King Crimson, a w zasadzie w pewnym sensie inspirowali się tą muzyką. I zamykając jakoś tam cenzus czasowy, w zasadzie do niego nawiązując, o rany, to była chyba końcówka liceum. Pamiętam, że był taki kawałek Erotomania na płycie Awake, instrumentalny, bardzo zróżnicowany i on mnie jakoś zainspirował w tą stronę, żeby zgłębiać muzykę trudną, harmonicznie, technicznie, wyrafinowaną. Wyższy stopień sztuki, jak to mówił John Anderson z Yes. Więc u ciebie pewnie było inaczej. Tak, u mnie było totalnie inaczej. Ja w ogóle na progu się wychowałem, bo mój ojciec słuchał prog rocka. Więc nie potrafię wskazać, który zespół był jakby takim pierwszym, z którym się zetknąłem, bo myślę, że to były trzy zespoły tak mniej więcej równocześnie. To było Genesis, Yes i Marillion, bo wszystkich tych trzech zespołów fanem był mój ojciec. I to był mój okres, wręcz bym powiedział, szkoły podstawowej. To była pierwsza rzecz, której tak świadomie słuchałem, to był rock progresywny. Ale ja się obracałem raczej w tych klimatach rzeczywiście tego rocka progresywnego starej daty, czyli tych klasycznych zespołów, nie tych nowocześniejszych. Nie tych wariacji na temat progu, wiesz, jakiś prog metali albo neoprogów. Raczej to u mnie się skupiało na tych klasycznych zespołach. Pierwszą taką świadomą płytą, której słuchałem, że wiem, że autentycznie ta płyta zapadła mi w pamięć, no to And Then We Were Free Genesis. To jest pierwsza płyta, która ukazała się bez Steve'a Hacketa w składzie Genesis, ale ona nadal jest progowa, ona jeszcze nie jest pop-rockowo-progowa,
to jest prawdziwy jeszcze prog. No i mój pierwszy koncert w ogóle muzyki jakiejkolwiek, na jakim byłem, to był koncert Genesis właśnie, więc moja styczność koncertowa też zaczęła się od rocka progresywnego zasadniczo. Ale mówię, od tego czasu byłem na wielu koncertach progowych, uwielbiam progresywnego rocka starego i powiem szczerze, że jest to jeden z moich ulubionych gatunków. Przebija go chyba jedynie blues rock, southern rock, americana. Myślę, że to jest to, czego w dzisiejszych czasach słucham częściej, natomiast ten prog zawsze mam gdzieś w sercu. No dobrze, Łukaszu, to powiedzieliśmy, jak się zetknęliśmy z tym, to może teraz warto by się zastanowić, czym ten rock progresywny w ogóle jest. Tak, i chyba zanim w ogóle przejdziemy do tej genezy tego gatunku, to możemy wziąć na warsztat definicję prog rocka. No i co, to są dwa terminy. Jest progresywny i jest rock, od rock and roll, prawda? Chociaż rock skrócony. Więc ja sam nie wiem, jak interpretować prog rocka, bo nie jestem specem, no ale znalazłem kilka, prawda, tych oczywistych łączników albo jakichś takich elementów kluczowych. Bo progresywny to taki postępowy, nowy, nowoczesny, nowatorski. To tak przynajmniej ja rozumiem słowo progresywny, bo w tamtych czasach, czyli w końcówce lat 60., początku 70., to chyba termin progresywny właśnie odnosił się do tego, że to było coś nowatorskiego, więc tak, jeśli chodzi o słowo progresywny. No rock to wiadomo, muzyka rockowa, czyli jeszcze w tamtych czasach raczej kojarzona z prostym graniem, takim trochę cięższym, no bo wtedy to rock and roll była raczej forma niezbyt skomplikowana i tak się kojarzyła, raczej z przebojami, względnie krótkimi kawałkami. Nie było popisówek, żadnych tam solówek, jakichś nie wiadomo jak długich, potężnych improwizacji, no ale to się zmieniło. Coś teraz ty? Tak, wiesz co, ja się tutaj chciałbym odnośnie tego słowa progresywny wypowiedzieć, bo to jest taki w pewnym sensie paradoks tego gatunku, że my go określamy rockiem progresywnym, mimo że on już progresywny w tym sensie, że nowoczesny i nowatorski nie jest, bo to były lata 70., to były inne czasy i wtedy to było nowatorskie. Bardziej w dzisiejszych czasach w takim sensie, że nowatorskie byłyby powiedzmy rzeczy takie jak jego, nie wiem, Primus i Les Claypool, tak, a nie to, co grają Yesi, więc tutaj jest pewien paradoks tego. Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, która się odnosi do tego słowa progresywny, który jest nie tylko ten nowoczesny. Tutaj będzie chodziło też o to, że to jest jakby gatunek, w którym utwór się rozwija na przestrzeni swojego trwania jakby. To nie jest ten taki prosty schemat, że jest zwrotka, refren. Aha, że jakoś progresywnie narasta, tak? Dokładnie tak, że on ma skomplikowaną formę i że w czasie trwania tego utworu on się będzie zmieniał. To będzie coś bardziej rozbudowanego, to będzie przypominało bardziej utwór jazzowy albo utwór muzyki klasycznej, gdzie mamy więcej tych elementów jakby struktury muzycznej niż powiedzmy bridge i zwrotki i refren. Druga rzecz odnośnie tej progresji, to wydaje mi się, że tutaj będzie chodziło też o to, jak są akordy budowane i jakby z takiej czysto teorii muzyki chodzi tutaj też o jakąś taką progresję akordów i tego, jak jest po prostu konstruowane to, jeśli chodzi o strukturę utworu. Tak, to ci trochę uzupełnię. Od kwestii technicznej, harmonicznej, tak, zapewne masz gdzieś tam właśnie w materiałach, bo widziałem, że często są stosowane akordy rozszerzeniem tam 6, prawda, 9, susy i tak dalej. Chodzi o to, że zazwyczaj w muzyce rozrywkowej masz dwa takie super podstawowe rodzaje akordów. Akord durowy, molowy, czyli durowy taki radosny, molowy, smutny. Klasyczny akord G-dur, C-dur, klasyczny akord D-dur, no i klasyczny akord A-mol, prawda, analogicznie jakiś C-mol, D-mol, to są zawsze trzy dźwięki różne. I one są potężnie stosowane w muzyce rozrywkowej, na Knock on Heaven's Door to są, prawda, trzy akordy durowe, czyli akordy z trzema dźwiękami, super podstawa, na ogniskach zawsze grane co do zasady właśnie akordy takie podstawowe, trzydźwiękowe, natomiast w pewnym momencie dodajesz jeszcze kolejne dźwięki do tego, jakby stopnie, skali, to są te dodatkowe cyfry, które tam masz, jeszcze czasami masz obniżenia, podwyższenia niektórych tych dźwięków i to się wszystko składa na to, że ta harmonia staje się coraz bardziej wyrafinowana, wyszukana, tam trzeba to trochę inaczej ogrywać, prawda, a jeszcze jak zmieniasz skalę, to już w ogóle. I tutaj rozwijając tę myśl właśnie ta harmoniczność wchodzi w grę. Nie dość, że akordy robią się troszeczkę bardziej skomplikowane, rozbudowane, to jeszcze nie ma takich podstawowych układów, prawda, trzyakordowych tam, jak w bluesie masz w zasadzie zastosowane tylko trzy akordy, w takim klasycznym schemacie, to tam już się tworzy różne akordy, przebiega, zmiany są skali, to już jeszcze inne akordy dochodzą. Więc rozwijając tą myśl słuchaczom tak od tej czysto muzycznej, teoretycznej strony, to tutaj to ma znaczenie.
to, co wspomniałeś, jest, wydaje mi się, bardzo zasadne, bo generalnie rzecz biorąc, ja mam wrażenie, że progresywny rock to jest chyba jedyny gatunek rocka, który nie czerpie zasadniczo tych schematów bluesowych. On będzie się opierał bardziej na muzyce klasycznej i jazzie i jest jakby fuzją troszkę tych gatunków. Kiedyś był rock and roll i tego roll już tu nie ma, nie? Nie ma tego elementu, który buja jakby w rocku. To jest stripped down z tych elementów. Tak, co jeszcze cechuje ten gatunek, wydaje mi się tak z definicji, to jest chęć eksperymentowania z różnymi formami muzycznymi. I nie tylko z formami, ale również z instrumentami, z tekstami, bo teksty są tutaj często o takiej tematyce albo filozoficznej, jak w Genesis, albo o fantastycznej, tak jak u Yesów, bądź jakichś takich dywagacji moralnych, powiedzmy, co jest częstym elementem na przykład u Pink Floydów, tak? Poruszania tych głębszych tematów, niż takim czystym rock'n'rollu, który zazwyczaj porusza się w takim zakresie rzeczy bardziej przyziemnych. W progresywnym rocku są częste odniesienia do literatury, zarówno science fiction, jak i fantasy, w tym do Tolkiena na przykład, u Camela, u Rush. Kolejną rzeczą też, która jest taka z rocka progresywnego typowa dla tego gatunku, to są bardzo artystyczne okładki albumów. To jest coś, czego powiedzmy w tych innych gatunkach nie było. Może powiedzmy troszkę w psychodelii. Psychodelia miała swoje te metody związane z tymi miszmaszami kolorowymi związanymi z LSD. Natomiast rock progresywny ma po prostu sztukę na okładce. To są przepiękne obrazy, to są przepiękne rysunki. Na przykład tutaj Emerson, Lake & Palmer na swoich okładkach miało sztukę Hansa Gigera, szwajcarskiego artysty, który powiedzmy tak trochę balansował pomiędzy tematyką science fiction a erotyką. To był też gość, który wymyślił całą oprawę graficzną do filmu Alien, ósmy pasażer Nostromo. A to mnie rozbawiłeś, bo ciekawy aspekt, wyobraź sobie, że gitarzysta Tula Adam Jones projektował część wyposażenia statku w pierwszym odcinku Obcego. O, widzisz, to tutaj jest element totalnie wspólny, no bo gość, który odpowiadał za wszystkie po prostu pomysły, jak ten Obcy ma wyglądać i za część z tych makiet również i tak dalej, to był właśnie Hans Giger ze Szwajcarii, z Gruyère. I on robił okładki do Emerson, Lake & Palmer, ale na przykład Jesi też mają wspaniałe obrazy na swoich okładkach. Fragile albo Topographic, albo Close to the Edge i tak dalej. To są wspaniałe okładki i ta sztuka jest tak jakby obecna, bo sam progrog jest taką wyższą sztuką w pewnym sensie i sam album jakby od momencia wzięcia go do ręki jest taką sztuką, zaczynając od okładki samej w sobie. Genesis też ma dziwne, takie troszkę psychodeliczne obrazy na okładkach, nie wiem, jak na przykład w Foxtrocie. Więc tutaj właśnie to jest taka sztuka w takim pełnym tego słowa znaczeniu, poczynając po prostu od fizycznej nawet kopii tego nośnika, który mamy, nie? Tak, i z tą sztuką jest też związane, prawda, że w muzycy prog rocka bardzo często raczyli nas długimi solówkami, bardzo zmyślnymi, super szybkimi i w ogóle pełnymi niesamowitych wygibasów technicznych, na pewno nieprostych. Było tam dużo popisów, nie? Było bardzo dużo popisów, no to jest wirtuozeria, ale nie taka ślepa, bo ona ma służyć piosence. Ojej, przepraszam, pomyślałem o niektórych kawałkach, to się trochę pośmiałem, to nie dlatego, że mówisz głupot, nic takiego, stary. No może w Emerson, Lake & Palmer czasami jest po prostu sztuka dla sztuki. O tym myślałem. Wiem, tam jest czasami sztuka dla sztuki, bo Emerson, Lake & Palmer to było przegięcie pały, ja tego nie muszę to tak nazwać, ale ja lubię ten zespół, ale czasami chłopaki przeginali. Najlepsze cytaty o prog rocku w kontekście krytyków to znalazłem właśnie w odniesieniu do tego zespołu. No tak, o tym będziemy mówić, bo oni są odpowiedzialni za upadek progresywnego rocka moim zdaniem, ale to jeszcze do tego myślę, że wrócimy. Natomiast tak, i właśnie ta chęć eksperymentowania, bo od tego wychodziliśmy tutaj, ona się też zawiera w tym, że bardzo często oni używali nowych instrumentów, totalnie nowoczesnych, jakichś syntezatorów, efektów i tak dalej, ale również wracali do tych klasycznych instrumentów, których w rocku się nie używało. Ale to jeszcze o tym powiemy. Natomiast ja chciałem, żebyśmy mieli w tym odcinku troszkę udziału tutaj naszych słuchaczy. Dlatego kilku osobom, które znam, które kochają prog rocka, stwierdziłem, że zadam pytanie i dam im się wypowiedzieć na temat tego, co oni uważają o roku progresywnym. A pytanie to brzmiało dokładnie tak. Chciałbym, żebyś się wypowiedział, czym dla ciebie jest i co znaczy prog. No i właśnie tutaj mamy kilka nagrań naszych znajomych, którzy się progiem interesują, którzy odpowiadają na to pytanie. Ono jest tak dość otwarcie zadane, dlatego jestem ciekaw, jaka jest odpowiedź naszych znajomych.
Ja je trochę jeszcze doprecyzowałem, bo zadałem tam dosłownie dwóm znajomym, bo u mnie z tego co wiem oficjalnie niewiele osób słucha takiego vintage classic prog rocka z lat 60., końcówki i początku 70., ale dookreśliłem to na zasadzie, za co kochają ulubiony zespół progowy, no bo może prawda, może tutaj będzie też jakaś wskazówka. Tak, także oddajemy głos naszym słuchaczom. A pierwszą osobą, która wypowie się na temat prog rocka, będzie mój przyjaciel koncertowy Marcin. Marcina poznałem kiedyś na spotkaniu z Donem Irayem, klawiszowcem Colosseum, czy obecnie Deep Purple. I tam się poznaliśmy, byliśmy wtedy na Meet and Greet wspólnie. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy utrzymywać kontakt i chodzić razem na koncerty. Także Marcin, co powiesz o prog rocku? Kuba zadał pytanie, czym jest prog? I w tym nagraniu mam ochotę spróbować na to pytanie odpowiedzieć. Pozwolę sobie bardzo serdecznie pozdrowić słuchaczy podcastu Kuby i Łukasza. Powiedzieć, że czuję się zaszczycony, mogąc dostarczyć chłopakom wypowiedź od siebie jako człowiek stowarzyszony z nimi w różnych podbojach muzycznych, przygodach, wydarzeniach i ekscytacjach. No więc czym jest prog? Na początku pamiętam, że po postawieniu tego pytania miałem bardzo duży problem z udzieleniem, wymyślaniem jakiejś sensownej odpowiedzi. Musiałem się chwilę pozastanawiać, ale kiedy już myśli zebrały się w jakąś spójniejszą całość, to przyszło mi do głowy coś takiego. Perski dywan, bogato zdobiony i gotów do odlotu. Są to dwie pewne cechy, które charakteryzują tą muzykę. Jeżeli chodzi o ornamenty i zdobienia, i bogactwo instrumentów, struktur, fraz, faktur, jest w muzyce progresywnej tego bardzo dużo. Odlot jest również udokumentowany i gatunkowo, i kulturowo, i historycznie, ponieważ w latach 70. zażywanie różnych substancji psychoaktywnych bardzo pomagało autentycznie doświadczyć odlotu przy słuchaniu rocka progresywnego. Więc gdzieś te hasła i istota tego przedmiotu, jakim jest perski dywan, do tej muzyki się odnoszą. Ale jak już tak wejdziemy w zagadnienie troszeczkę mniej dowcipnie, a bardziej technicznie, to warto zwrócić uwagę na to, że znakomita większość gatunków muzyki w znacznej mierze preferuje zestaw ścisłych reguł, według których dany utwór im podlega lub nie. Jeśli będzie to piosenka pop, ballada country, utwór hip-hopowy i tak dalej, i tak dalej. Jest pewien schemat, jest pewien zestaw trików, cegiełek, które są do zrobienia każdego takiego dzieła wykorzystywane. Natomiast rock progresywny w momencie, kiedy zaistniał i zaczął rozwijać skrzydła gdzieś pod koniec lat 60. XX wieku, poszedł zupełnie inną ścieżką. Złamał zasadę i prawidło, że potrzebny jest schemat, że muszą być zasady. Poszedł niejako ścieżką fakty rów. Jeśli w trakcie nagrywania płyty można było smażyć jajecznicę, tak jak uczynili to Pink Floyd w 1970 roku, to naprawdę znaczyło, że generalnie do stworzenia muzyki można de facto użyć każdego środka technicznego i przekuć go na wyraz artystyczny. Dowcip i paradoks związany z tą muzyką polega na tym, że wbrew pozorom, jeżeli chce się zrobić dobry kawałek progresywny, to nie może być tylko zatrawiony i podczpany odlot z pitoleniem na instrumentach bez kontroli. Oczywiście byli muzycy, którzy tego próbowali, ale raczej nie zapisali się w kanonie muzyki i są teraz wyszukiwani i rozpoznawani tylko przez prawdziwie hardkorowych fanów tego gatunku. Natomiast jeżeli utwór o długości od 12 do 25 minut ma być słuchalny, to musi być naprawdę skonstruowany z rozmysłem. I to go odróżnia od na przykład systemu tworzenia piosenki pop, gdzie tak naprawdę liczy się zwrotka, refren, zwrotka, mostek, solo i wyjście. Do stworzenia utworu progresywnego potrzeba odwagi, wyobraźni, warsztatu i niewątpliwego talentu. I ja jak tak spisałem sobie 5 utworów, które uważam, że w jakiś sposób uosabiają twarz rocka progresywnego, twarz tej muzyki, to myślę, że one bardzo fajnie podsumowują to, że
rock progresywny, czyli taki właśnie rozwijający się o bogatej strukturze, dużej długości, skomplikowaniu konstrukcji, wirtuozerii instrumentalnej, użyciu bardzo różnych rodzajów metrum i tak dalej, i tak dalej. To nie może być tylko improwizacja, to nie tylko będą ambientowe, odleciane plamy dźwiękowe. Musi być przemyślana struktura, konstrukcja wytworzona z wyobraźnią, ponieważ istnieje konieczność wciągnięcia słuchacza do tego przeżycia, jakim jest odsłuchanie takiego utworu i skupienia jego uwagi pomimo długości i stopnia komplikacji kompozycji. I tak jak mówię, w tych pięciu przykładach, które uważam za jakby dla siebie naczelne i dokumentujące to zjawisko, to widać. Echoes Pink Floyd mamy przede wszystkim strukturę pięknego muzycznie utworu przełamaną przez część improwizowaną, wypełnioną eksperymentalnymi dźwiękami gitary, nałożeniem echa, które jest odzwierciedlone w tytule i zbudowaniem bardzo specyficznego kolorystycznie i dźwiękowo obrazu, który mocno oddziałuje na wyobraźnię. Mamy Starless King Crimson, gdzie od bardzo elegijnej, pięknej ballady utwór rozwija się w bardzo mroczny i rozpędzający się czołg, w którym naprawdę tempo, intensywność gry na instrumentach po prostu przybierają psychotyczną i schizofreniczną intensywność i zostawiają słuchacza bardzo mocno poturbowanego, ale jednocześnie naprawdę wystrzelonego mocno w kosmos. Take a Pebble, Emerson, Lake and Palmer, gdzie od zwykłej, prostej ballady zaśpiewanej przez Grega Lake'a przechodzi się przez folkowy utwór grany na gitarze akustycznej, po czym robi się z tego hardkorowa jazzowa improwizacja, w której Keith Emerson pokazuje, że nie tylko jest pianistą klasycznym, jazzowym, ale przede wszystkim jest najlepszym technikiem, jeżeli chodzi o użycie instrumentów klawiszowych. W Awaken Yes mamy także bardzo bogatą strukturę, połączenie wątków wschodnich, indyjskich, tekst i śpiew Johna Andersona, gdzie jest to praktycznie coś w rodzaju mantry medytacji z jednej strony, a z drugiej strony mamy Ricka Wakemana, który gra na organach w katedrze, które kablem są połączone ze studiem i to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata i kosmos. Pompa i przegięcie, ale całkowity efekt jest spójny i niesamowicie wciągający. No i wreszcie Genesis, którego nie sposób nie wymienić, bo Kuba by mi tego nie darował. Zresztą nie tylko on. Dancing with the Moonlit Knight, gdzie po prostu miesza się tak naprawdę wszystko. Zaczynając od folku, przechodząc przez kilkanaście różnych wariacji dźwiękowych, temp, zmian klimatu i użycia tak bogatego instrumentarium, jakie tylko jest możliwe. Efekt z tego jest taki, że to jest w jakiś sposób opis i charakterystyka progu i dla mnie on jest ważny dlatego i to czyni go gatunkiem wyjątkowym, że jest tak bogaty, tak skomplikowany, co powoduje, że na pewno nie jest dla wszystkich i nie podejdzie każdemu gustowi muzycznemu, ale prawda jest taka, że jeżeli trafimy na muzyków, którzy są w stanie opanować arkana gatunku i popełnić rzeczywiście dobry utwór rocka progresywnego muzycznie, to są naprawdę wirtuozami i mistrzami i trzeba im to oddać. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam, miłego odsłuchu. Marcin, dziękujemy naprawdę, bo to było super wyczerpujące, ale przede wszystkim takie poetyckie, a porównanie do prog rocka, do perskiego dywanu, to będzie już zawsze za mną chodzić, zatem wielkie, wielkie dzięki. Chciałbym teraz przedstawić mojego przyjaciela, serdecznego kolegę Mikiego Harasimiuka, gospodarza audycji radiowej Studio Bubble Art w Radiospacji. O Mikim mogę powiedzieć, że jest świetnym gitarzystą, jest przede wszystkim muzykiem i jest mega, mega mądrym gościem, z którym mam przyjemność też współpracować, bo dajemy lekcje gry na gitarze. Miki, za co ty kochasz, lubisz prog rocka? Za co pokochałem prog rocka? No to jest dobre pytanie, dlatego że ja już na pewno w tej chwili nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś wielkim progrokowcem albo fanem progroka. Progrok otworzył wiele dla mnie drzwi i w pewnym sensie zostawiłem już progroka.
Natomiast jak myślę sobie o prog rocku, to myślę o grupie King Crimson głównie, więc ja nie jestem jakimś wielkim prog rockowcem. Oczywiście mam przerobione tam Yesów, Close to the Edge i uważam, że to jest świetny album. Natomiast generalnie dla mnie prog rock i moje spotkanie z prog rockiem to jest spotkanie z Crimsonami, a Crimsoni z kolei to zespół, który zrobił dla mnie wiele rzeczy, natomiast przede wszystkim powiedział mi ten zespół to, że będziesz musiał uczyć się grać na gitarze i że granie w zespole, który po prostu będzie grał ambitniejszą odmianę muzyki rockowej, będzie wymagało od ciebie również nakładów pracy. Więc to było po pierwsze. A po drugie, King Crimson otworzyło przede mną jako prog rock, tak? Otworzyło przede mną i wyćwiczyło ten mięsień mózgowy odpowiedzialny za recepcję muzyki i otworzyło mnie na możliwość potem słuchania jazzu, tak? I różnych skomplikowanych, bardziej lub mniej skomplikowanych gatunków muzycznych. Także muzyka prog rock, kocham ją za to, że była dla mnie portalem do słuchania muzyki kolejnej. Niekoniecznie trudniejszej formalnie, ale była taką wyrzutnią dla mnie, dla mojej głowy i dla moich chęci poszukiwania muzyki. I za to prog rockowi jestem na pewno bardzo, bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie, Miki, za to spojrzenie z punktu widzenia muzyka na temat prog rocka. A teraz przed nami Magda, moja koleżanka, którą zresztą poznałem na koncercie prog rockowym w Berlinie. Byliśmy razem na Rogerze Watersie z Pink Floydów. I Magda wysłała mi taki ogromny plik, PDF na kilka stron, gdzie opisuje różne rzeczy związane z prog rockiem. I ja myślę, że przeczytam tutaj tylko wybrane fragmenty z niego, a kiedyś przy okazji wrzucimy pełen tekst Magdy u nas na fanpage'a. Będziecie się mogli wtedy z nim bliżej zapoznać. Magda pisze tak. Pink Crimson, czyli osobista muzyczna paleta barw. Od pierwszego odcinka, a może jeszcze wcześniej, śledzę wasz podcast Pick Please i cieszy mnie każdy odcinek. Robicie kawał dobrej i wartościowej roboty, a tą drogą sięgnęłam po sporo dotychczas nieznanych mi albumów, za co wam dziękuję. Również mi miło, że dzięki waszej propozycji, abym podzieliła się kilkoma osobistymi refleksjami na temat rocka, mogę dorzucić kilka albumów i utworów. Trudno zamknąć w kilku słowach i określić procentowo, ile miejsca w moim osobistym muzycznym świecie zajmuje muzyka progresywna, ale jest to spory ułamek. Podróż trwa już kilkanaście lat i zabiera mnie w coraz to nowe okolice, choć chętnie powracam do tych ulubionych. Bo czym jest prog? To podróż po muzycznej palecie barw. Pink Crimson. Ale może od początku. Ponieważ wychowałem się na muzyce Coena, również w interpretacji Macieja Zębatego, klasyce, której słuchała mama, oraz konsekwentnie pożyczonych od rodziny i znajomych albumach. The Beatles, The Rolling Stones, Breakout, Led Zeppelin, Genesis, Collins. Mając kilkanaście lat, zacząłem eksplorować rock, alternatywę grunge i metal. Niemniej jednak jest to dla mnie pewien skończony zbiór i dopiero progresywa otworzyła świat muzyki pełnej eksperymentów. Pierwsze zachwyty to album protoplastów proga, The Who, z albumem i rockoperą Quadrophilia z 1973 roku, zasłyszony u pana Piotra Kaczkowskiego. Cały longplay jest soundtrackiem filmu pod tym samym tytułem, który nakręcony został w 1979 roku. Historia dorastania, dzielnicowe pojedynki moców śmigających na swoich skuterach Lambretta kontra gangów rockersów, którym w tle towarzyszą porywające gitary Petera Townsenda, głos Del Treya i mistrzowski popis perkusyjny Keitha Moona, jak choćby w kawałku Love Rain Over Me. Wszystko w scenerii brytyjskiego Brighton. W filmie zagrał nawet Sting. Właśnie nawiązania i swobodne przenikanie się świata muzyki, sztuki, filmu bardzo mnie ujęło w progresywie. Taka swoista próba stworzenia dzieła totalnego, Gesamtkunstwerk oddziałującego na wszystkie zmysły w płaszczyźnie dźwiękowej, wizualnej oraz przestrzennej, niczym wnętrza barokowych kościołów. Zaraz też pokochałem Pink Floyd i psychedelic prog oraz ich eksperymenty. Masz kilkanaście lat, słyszysz Dark Side of the Moon i nagle otwiera się Terra Incognita, która wciąga w zupełnie inny wymiar. Ale o tych sztandarowych albumach już wystarczająco dużo powiedziano. Mogę chyba powiedzieć, że jestem szczęściarą, gdyż mimo iż Pink Floyd jako zespół jest już historią, to udało mi się na żywo zobaczyć zarówno Davida Gilmoura we Wrocławiu, jak i Rogera Watersa w Berlinie w czasie trasy As Plus Dem. Zapewne gdyby nie Pink Floyd, nie miałbym możliwości być tutaj dziś, gdyż właśnie na berlińskim koncercie Watersa poznałem Kubę, gdyż polując bilety na Eventimie trafiliśmy miejsce koło siebie. I na tej trasie pojawiła się latająca dmuchana świnia oraz elektrownia i mur. Niezapomniany wieczór. Symphonic Prog.
Według mnie mocno niedoceniony jest zespół Camel, założony przez Andiego Latimera i Colina Bassa. Zaczynali oni od suportowania Wishbone Ash. Trafiłam na nich przez Tomka Beksińskiego, ponieważ Stationary Traveler to ostatni utwór, jakim pożegnał się ze swoimi słuchaczami w audycji radiowej. Album ilustruje klimat Berlina lat 80. podzielonego murem. Nostalgia per se. Przepiękne utwory Refugee i tytułowy Stationary Traveler. Oprócz twórczości związanej z Camel, Colin Bass nagrał kilka własnych albumów, w tym Outcast on an Island. Miałem okazję zobaczyć go na żywo w Poznaniu, gdzie zagrał mały klubowy koncert razem z Princem Robinsonem. Na wspomnianym Outcast jest nawet przewrotny utwór Poznań Pie, gdzie Colin śpiewa o swoich odwiedzinach właśnie w Poznaniu. Crossover. Kate Bush. Niewiele jest kobiet w świecie muzyki progresywnej, ale jest jedna wspaniała, mianowicie Kate Bush. W moim życiu pojawiła się dość wcześnie wraz z moimi czarnymi epkami Tone Pressu z kolekcji rodziców. Obraz byłby niepełny bez wspomnianej Kate Bush, której właśnie dzięki Davidowi Gilmourowi mogło poznać szersze grono słuchaczy. Niesamowite kreacje muzyczne i sceniczne, połączenie delikatności z charyzmą, jak choćby Wuthering Heights, duet z Peterem Gabrielem w Don't Give Up, czy cudowny atmosferyczny późniejszy album Aerials z piosenkami King of the Mountain czy An Architect's Dream. Heavy Prog. Porcupine Tree kapeli Spiritus Movens w osobie Stevena Wilsona to według mnie jedna z najważniejszych osób na obecnej scenie progresywnej. Producent, muzyk, tytan pracy. Urodzony w 1967 roku, Steven występujący najczęściej na scenie bosso, w utworze Time Flies pisze niemal autobiograficznie. I was born in 67, the year of Sgt. Pepper, and are you experienced? Rok urodzenia zatem zobowiązuje. Ten kawałek oraz Anesthetized Life, prawie 18-minutowe blowout, to wirtuozeria. Razem z Richardem Barbieri na klawiszach, Gavinem Harrisonem na perkusji, basistą Colinem Edwinem stworzyli niepowtarzalną mieszankę. Wilson z Timem Bownessem prowadzą podcast Album Years, w którym opowiadają o własnych muzycznych inspiracjach. Tutaj chyba warto wspomnieć nawiązanie do poprzednich odcinków podcastu Pick Please o dwóch wytwórniach płytowych nieco niezależnych, czyli legendarnej 4AD oraz Burning Shed. Nazwa zobowiązuje, bo faktycznie ich releases to jest, pozwolę sobie użyć tego określenia, ogień w szopie. Flagowcem z ich stajni jest oczywiście Porcupine Tree, ale też polski Riverside. Sekunduję im od początków i pamiętam pierwsze koncerty, które grali choćby w poznańskim kinie Grunwald, zanim zyskali międzynarodową sławę. Również chętnie sięgam po solowe projekty Mariusza Dudy, Lunatic Soul i pandemiczne wydania Lockdown Spaces. Interior Drawings czy Claustrophobic Universe, oscylujące w instrumentalnych, elektronicznych klimatach, konsekwentnie wydawane na kasetach magnetofonowych. Ciekawostką na polskiej scenie był również nieistniejący już niestety zespół Abraxas. Pełna praca Magdy jest zdecydowanie jeszcze dłuższa. Zawiera też fragmenty o Canterbury Scene, King Crimson, Genesis i jeszcze wiele, wiele więcej. Tak, pełny tekst tego opracowania na pewno wyląduje u nas na fanpage'u. Zatem dzięki wielkie, Magda. To było znakomite, to było fenomenalne. A ja chciałbym jednocześnie przedstawić Państwu Przemka Zgórzaka, mojego przyjaciela z czasów studiów, z którym mieliśmy razem zespół, nazywał się Finsbury Smoke i Przemek był tam wokalistą, pisał teksty i razem, można powiedzieć, komponowaliśmy muzykę. I Przemek w dalszym ciągu śpiewa, obecnie w Tumultus Gaudium, pisze własną muzykę. On wprowadził mnie trochę w świat tego metalu, tego cięższego rocka, zatem Przemek, opowiedz nam o swojej pasji i miłości do prog rocka. Za co lubię progresywnego rocka? Za artyzm, za rozbudowane kompozycje, klimat, za to, że słuchanie utworów to jest podróż, często słuchanie całej płyty to jest podróż w nieznane rejony. Jest to o wiele ciekawszy, bogatszy świat. Jest to jak przeczytanie dobrej książki, poznanie pięknej historii. Za niebanalność, za mieszanie różnych stylów. Coś, co nie występuje w żadnym innym stylu muzycznym. Również brzmienia są zdecydowanie bardziej rozbudowane. Ciekawsze. No to mamy, słuchaj, kawał podsumowania, mnóstwo ciekawych spojrzeń na ten temat. Tu i ówdzie się, prawda, fajnie pokrywają, ale to pokazuje, że każdy ma coś swojego w tym, co lubi, czego słucha i to jest super, więc dzięki wam. Dzięki piękne za ten cudowny wkład w nasz odcinek. Jesteśmy super, super mega wdzięczni za to. No dobrze, Kuba. Chyba już musimy kończyć, a ewidentnie się rozgadaliśmy i jeszcze będziemy gadać. Progrok to progrok, to zasługuje na więcej czasu, więcej naszej uwagi. To jest ten moment, że kierujemy pytanie do Was.
czym dla was jest prog rock? Jeśli jest coś, na co wy byście chcieli zwrócić uwagę, co on dla was oznacza, wasze pierwsze zetknięcia, miłość do prog rocka, a być może jakieś ewentualne pytania, kierujcie je śmiało w komentarzach na naszym fanpage'u. A my tymczasem przywitamy się z wami ponownie za tydzień w kolejnej odsłonie, również dotyczącej prog rocka. Pick Please, Łukasz Wojciechowski mówi cześć, Kuba. Cześć wszystkim, do usłyszenia za tydzień.